Dzień dobry. Szanowni Państwo, sklep z serwetkami wita ponownie w swoich progach. Cały czas mówimy serwetki dobrym pomysłem na prezent dla Waszych znajomych, dla Waszych bliskich, czy nawet idziemy gdzieś do lekarza, czy do urzędnika. To myślę, że taka serwetka też jest fajnym takim drobiazgiem. Może nie aż... Nie wiem, co miałem powiedzieć. Nieważne. Dobra. Szanowni Państwo, dzisiaj serwetki z firmy Polmak. I powiem uczciwie, że jestem w niebo wzięty, jak na razie. Nie wiem, jak będzie dalej. Na razie zaprezentuję tylko uzupełnienia szybciutko i czy będą jakieś nowości? Nie, chyba uzupełnienia głównie z tych serwetek. Już uzupełnienia Wielkanocy. Wiem, że Panie lubicie. Ich przez chwilę nie było. Teraz już są. Więc tutaj wszystko będzie jak najbardziej w porządku. I to pokażę tak szybciutko, tak żeby było, że pokazuję. Ale nie objaśniam, tylko o szybciutkie pokazy, może o tak, szybciutkie pokazy i zaraz przechodzimy do clou programu. Kolejne Wielkanoce, to też długo nie było, już jest znowu. Długo nie było, już jest znowu. To nowość wielkanocna. Bardzo fajny, przeuroczy kurczaczek do schrupania. Kosz z pisankami, też bardzo elegancki. To jest z tej niższej półki cenowej. Więc spokojnie, o tutaj kolejny ulubiony do wycinania, też dłuższy czas nie było, taki jamniczek, jaki fajny, właśnie taki biały, tu mamy, widoczek oczywiście. Taki też zając z tym, z kurczakiem. I proszę Państwa, to są serwetki, że tak powiem, uzupełnione. Coś tam już rozłożyłem, ale już nie będę przynosił. No i co? No i takie pisanki folkowe. Zwracam uwagę na słowo folkowe. O, niezgrabek ze mnie. Zwracam uwagę na słowo folkowe, gdyż już chyba w grudniu puściłem film, w którym już pokazywałem pierwsze nowe wzory, nową odświeżoną kolekcję Polmaku z folkami. To były róże wyszywane, to były, tak, głównie to były róże wyszywane, jakieś tam kaszuby, kociewie. Także wyszło to bardzo fajnie, szybciutko. A teraz weszły pierwsze, to też nie jest cała kolekcja, wzory z dalszej części tej kolekcji. Też można by powiedzieć górskie, wyszywane. Jak żywe. Jestem zachwycony, zauroczony tymi serwetkami. Mam nadzieję, że Państwu się, Paniom się spodobają, że to będą świetne pomysły na upominki. Że to będą świetne pomysły nawet dla samego siebie. Nawet dla samego siebie w ramkę wsadzić i obraz zrobić. Ja nawet pokażę, że tutaj będę zmieniał dekorację i Panie zobaczą. O, Panie zobaczą. Taki sobie zrobiłem obraz. Prawda? I tutaj to zaraz pociągnę dalej, ale właśnie zaraz pokażę, jak zrobię całość, to sobie zrobię też taką
wrzutkę na Instagram, bo nie wiem, czy panie obserwują nasze konto na Instagramie, bo tam wrzucam takie szybciutkie zamówionka, 15 sekund do minuty, z fajną muzyczką i jakie rzeczy panie zabawiają. Dobra, gadam, ale naprawdę aż mi się ręce trzęsą. Jestem bardzo podekscytowany tymi wzorami. Uważam, że Polmak wykonał, odświeżył tą kolekcję, świetny pomysł, fantastyczny i wykonał kawał potężnej roboty, bo zdobyć licencję na to wszystko, pojeździć po całym kraju, poszukać tych wszystkich, nie wiem, muzeów regionalnych, tych wszystkich właścicieli tych wzorów, zdobyć licencję, pozwolenie na to, żeby to poszło w świat w tej formie serwetkowej, no to szapoba, naprawdę kłaniaj się w pas. To zrobił, przypuszczam, właściciel, nie przypuszczam, jestem pewien, właściciel firmy Maki, pan Przemysław, panie Przemysławie, wielkie brawa, naprawdę, aż się zachłysnąłem z tej radości. Albo mi grypa znowu bierze, W każdym razie jest to kawał wykonanej pracy, ciężkiej pracy, poszukanie tych wszystkich wzorów. No. Tutaj mnie operator już pogania, że za długo gadam, ale wielkie ukłony. Mam nadzieję, że panie, że klienci to docenią i będą kupowały i będzie to bardzo duża sprzedaż i nakręci się następne wzory. Pokazuję i objaśniam, bo sobie nie mogłem odmówić, żeby wystawić to już do normalnej sprzedaży. Proszę uprzejmie. 9 sił. Nie wiem, czy to... Przypuszczam, że to chodzi o kwiatek, tak się nazywa, a nie o wioskę. Gdzieś w górach. Lila. Górska lila. Tu mamy szarotkę. Na czerwono. Proszę zobaczyć. Mam nadzieję, że to na filmy wszystko wyjdzie. Te wszystkie tutaj, te lniane nitki, to wszystko, przecież to jest papier, a wyszło jak naprawdę, jakby było wyszywane. Tutaj mamy pieniński, a proszę bardzo, mamy i góry pieniny. Proszę uprzejmie. I tu też proszę zobaczyć bliżej proszę zobaczyć, jak to jest powyszywane. Coś pięknego. Tu mamy złotogłów. Proszę uprzejmie. I znów zwracam uwagę na wyszycia. To cienie, jakby nitką wyszywane, te cienie tutaj porobione z tego kordonka, czy z tego koronki. Tutaj mamy, co mamy? Goryczkę. A to pewnie do kompletu. I też proszę zobaczyć, jak to jest zrobione. Cudo, po prostu cudo. Co tu jeszcze mamy z tych nowości? Aha, tu mamy z nowości jeszcze też takie piękne, też wyszywane maki na czarnym i maki. Tutaj ten ściek lniany tego obrusa jest jakby grubszy, bardziej widoczny. Pięknie to wygląda. I do kompletu oczywiście, żeby było wiadomo, skąd to jest. To jest góralska parzenica w innej formie niż do tej pory była, bo do tej pory była w takiej formie na spodniowej, chyba nie wiem, czy to samo, czy nie, ale państwo znacie te wzory, tak? No i co ja tutaj dalej chcę opowiedzieć? Maki zrobiły kawał potężnej roboty. To jeszcze nie jest wszystko. Jeszcze są naprawdę piękne wzory. Są w cugu, że tak powiem, w sztosie. Wiem, że będzie robiony nowy Bolesławiec. Podsunąłem myśl, że może będzie zrobiony jedyny warszawski wzór, taki folkowy. Tak, jest taki wzór. Biało-czarny, przepiękny, użycki. Proszę sobie wygooglować Użyce. To jest ten kawałek od Powiśla chyba aż do Góry Kalwarii, ten nadwiślański kawałek. Może, oby tak było, zostanie wykonany. No w każdym razie wielkie ukłony dla Polmaku.
Bo to jest absolutne. Ja już się nie mogę doczekać tej reszty katalogu, bo tam są jeszcze są Kaszuby, jakiś Łowicz, ale no to już przyjdzie, to natychmiast zrobię film i Państwu pokażę. Na razie naprawdę, no to jest chyba pierwszy film, gdzie ja nie wyciągałem z kartonu, tylko mówię do małżonki, mówię dawaj, wystawiamy, żeby ludzie już kupowali, żeby to było dostępne. No prezentuje się ta ściana folkowa, jak widać, rewelacyjnie. Dojdą jeszcze nowe wzory. Dojdą jeszcze nowe wzory, więc jak tylko wejdą, to natychmiast damy znać, zrobimy nowy film. A na razie zapraszam na zakupy. Serwetki.cudaniewidy.pl. Nie dajcie się, zostańcie zdrowi. Do zobaczenia. O, tutaj pięknie. No to tak wyszły, tak ta ściana wyszła pięknie, że wow. Cudeńko.